10 seconds remaining. Witam wszystkich. Z tej strony ślepy z ekipy Polish Dota 2 League. Sezon 5 przed nami. Kolejny mecz, tym razem drużyny Team Sołtys, którą widzicie w dolnej części ekranu, w mrocznych zaczynają, natomiast u góry świetliści to My First Time. Grupa G przed nami, Best of Two Series mecz, więc zobaczymy dwa spotkania między tymi drużynami. My First Time, pierwszy ich mecz w Polish Dota 2 League, właśnie akurat zgodnie z ich nazwą drużyny. Zobaczymy, jak chłopakom pójdzie, oby oczywiście jak najlepiej. Wpisany MMR mają 3900 średnia, natomiast najwyższy 4800, a pan Sołtys, który już mogliście oglądać drużynę, mają 3800 średniego i też najwyższego, tak przynajmniej wpisali. Zaraz przejdziemy do grupy, jak to tam wygląda w szczegółach, natomiast z informacji ważnych to w dniu dzisiejszym, tak, możemy też na streamie powitać HyperX, kolejnego sponsora piątego sezonu Polish Dota 2 League, który to już w poprzednim też nas jak najbardziej wsparł, także witamy. Dołącza ta firma, która robi bardzo dobry sprzęt dla graczy, do Genesis i Diablo Chairs. I z racji tego, że HyperX jeszcze do nas dołącza, będziemy mieli dla was niespodziankę, także zapraszamy wszystkich do lajkowania naszego Facebooka Polish Dota 2 League. Będą tam przygotowane niespodzianki z racji tego, że HyperX do nas dołączył. I między innymi też można wygrać klawiatury, myszki. Wystarczy po prostu, że zalajkujecie nasz fanpage, napiszecie po prostu pod postem, który jest na Facebooku, gotowe, i też zalajkujecie sponsora właśnie tych nagród, tych klawiatur, myszek, czyli firmę Genesis. Dodatkowo oprócz klawiatury i myszki będzie 5 wejściówek do losowania na finały, które odbędą się w październiku w studiu telewizyjnym warszawskim, więc na pewno warto zajrzeć i zrobić kilka prostych czynności, dołączyć do nas i zobaczyć, kto wygra sezon 5 Polish Dota 2 League. Natomiast tutaj już powolutku przechodzimy do naszej walki wieczoru. Jeżeli chodzi o grupę G, tak jak mówiłem, My First Time, dopiero pierwsze ich spotkanie, więc zobaczymy, na co ich stać. Natomiast drużyna Pan Sołtys póki co wygrała z Wieliczką 2-0. Jeżeli tutaj wygrają 2-0, no to na pewno mają pierwsze miejsce i to oni wyjdą z grupy G. A w praktyce zobaczymy, jak to wszystko będzie oczywiście wyglądać. Na razie widzimy Venomancer, zabrany jest. Mirana, Naga Siren przez Pan Sołtys z drużyny. A My First Time, Juggernaut i Magnus. Dire team pick. Spirit Breaker do Juggernauta mamy dobranego i Magnusa. Uj, tutaj ciekawe zestawienie, bym powiedział. Jak na razie mamy Kerry i midlanera lub offlanera. I Spirit Breaker to support, a Venomancer, Mirana, Naga Siren. Tutaj ciężko powiedzieć tak naprawdę, kto na jaką rolę zasiądzie. Venom ostatnio często jest grany jako midlaner, Naga Siren jako ten główny carry w większości przypadków, ale z supporta czy mida też jak najbardziej da się grać. Mirana podobnie, midlaner, support, carry, offlaner.
Jest tych możliwości całkiem sporo. A jaka zostanie wybrana przez Team Sołtys? Na pewno po następnych dwóch pikach przybliżą nam, co tutaj będą chcieli zagrywać. A więc przyglądajmy się powolutku. Co mogą tutaj dobrać? Jakiś tutaj... Ogr Medjay, coś takiego może było dobre. Jest Night Stalker, który ma Silence'a w dłoni. Stun, mikrostun, ministun, można by powiedzieć też. No i coś takiego właśnie było tutaj potrzebnego na pewno. A druga strona... Może jakiś Shadow Shaman do pushowania. On jest bardzo dobrym ostatnio supportem, ale nie jest jakoś tak nadmiernie często brany przez graczy. Wyverna może też być tutaj dograna. Może Lion, chociaż ten jest niebywale rzadko w ostatnim czasie zgrywany. Myślę, że właśnie jakiś support tutaj chyba padnie ze strony świetlistych teraz. Ale jeszcze chwilę mają na to czasu. Patrzmy, co zbanowane w międzyczasie. Był Lycan, Sven. Jest Lion, a więc jednak sprawdziło się to, co mówiłem. Jest naprawdę solidnym supportem. Może pomóc kogoś dobić. Jest ten Hex, jest stun. Wysysanie many też z drugiej strony. Naprawdę bardzo fajny bohater. Zawsze jako support potrafi się on sprawdzić. I to będzie na pewno piątkowy support, a Spirit Breaker pewnie będzie tym czwórkowym supportem. Juggernaut jako carry. I pytanie, czy Magnus jako midlaner, czy offlaner, przekonamy się za chwilę po banach. Wright Kinga banują świetliści i zabierają Necrofossa, więc wygląda na to, że Magnus jednak będzie offlane'owy. Necrofoss na midzie, bardzo często ostatnio brany bohater. Fajnie się go zawsze ogląda. Nie jest go łatwo jakoś wyłapać. Zobaczmy. Ostatni pik należy do mrocznych. Chyba jakiś carry wskazywał ban tutaj w Wright Kinga. Więc może jakiś Lifestealer gdzieś tu będzie zabrany. A nie, jest Razor. Razor zabrany, więc wygląda, że Razor chyba będzie midlane'owy, naga carry. Mirana chyba jako support z Venomancerem i Nightstalker offlane, chociaż tu jeszcze może być na tym offlane jakaś zmiana. A druga strona, Magnus, Juggernaut, Spirit Breaker, Lion i Necrofoss. A więc przełączajmy się powolutku do gry. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało już w praktyce. Czyżby miała się zapowiadać jakaś dłuższa gra, z racji tego, że mamy nagą Siren. Zobaczymy, jak będzie ona ustawiona. Basyl podejmuje syrenkę. I po przedstawieniu wchodzimy powolutku do gierki i mamy już wszystkich na placu boju. Po stronie świetlistych mamy drużynę My First Time, dopiero pierwsze ich spotkanie, tak jak mówiłem. I po kolei mamy, jak widzimy, jeszcze kilka przerwy, będzie można na spokojnie przedstawić wszystkich. Na Spirit Breakerze kapitan My First Time, Lemano. Na Juggernaucie jest Jacob, Adi kieruje Magnusa, Lion, Robin, Necrofoss, Aicho. Po drugiej stronie mapy mroczni to drużyna Pan Sołtys. Venomancera kieruje Capelito, Razora Pan Janusz, Del Boski, Mirane, Naga Siren Vasil i Sanek na Nightstalkerze. Naga Siren bardzo szybko z warpem zarzuconym tutaj na tej dolnej linii, więc wygląda na to, że tepek wykorzystany. Czyżby to miała być Syrena jednak jako support? Nightstalker wygląda, że na offlane będzie grał, a agresywną linię będziemy mieli ze strony drużyny mrocznych Pana Sołtysa.
A świetliści tutaj podchodzą pod tą runę w górnej części mapy. Na razie nikogo nie spotkali. Dopiero gdzieś Venomancer wraz z Netstalkerem schodzą tam w stronę tej runy. Jacob, widzimy, że będzie chciał chyba tą runę zabrać, chociaż zobaczmy, czy będą tutaj w stanie walczyć. Lemano tutaj już atakuje nam Capellito. Ten jeszcze tam Gale'a używa, ale to będzie za mało, chociaż wyszedł z tego cało? Nie, Adi tam dobił tego Venomancera. A Lion First Blooda nam zdobył. Gdzie jest Juggernaut? Na dolnej linii widzimy. Za to z drugiej strony Mirana zabrała runę dolnej części, a więc podzieliły się drużyny ostatecznie tutaj nam tymi runami. I będzie tutaj wyrównanie. Jeden tylko jest minus, że Pan Sołtys stracili Venomancera na samym początku. Patrzmy, bo Sanek tutaj zachodzi Adiego. Jest tutaj obijany, ale widzimy, że skillów nie używają, tylko obijanie, żeby od farmy jak najbardziej odepchać tego Magnusa. Mamy Vasila z Miraną. Widzimy, że to Mirana ewidentnie tutaj będzie last hitować, a więc supportową nagę mamy ostatecznie wystawioną przez pana Sołtysa. Na pewno sobie poradzić będzie mogła. Patrzmy, bo wejście teraz mamy na tą nagę. Vasil tutaj musi starać się uciec, ale nie będzie takiej możliwości. I 2 do 0 dla świetlistych. Dobry początek. I prowadzenie świetliści zdobywają w tych pierwszych dwóch minutach po gongu. Na midzie wygląda na to, że spokój. Chociaż Razor zdecydowanie więcej last hitów, a Adi tutaj ledwo żywy. Ale widzimy, że Night Stalker tutaj przed chwileczką stopił się, więc Magnus tutaj dał radę, tam jakiś creep musiał chyba dobić, że ten Night Stalker spadł. Troszeczkę za późno tą kamerą ruszyłem, żeby zobaczyć dokładnie. W międzyczasie tutaj sporo bohaterów tutaj dolnej części mapy. Obijany dość mocno Lion musi się troszeczkę wycofać. Widzimy, że już Ensrain jest na syrence, natomiast Delboski ma on lipa, więc będzie mógł uciec, chociaż jeszcze tutaj stun, ale widzimy, że Jacob troszeczkę za późno i nie zdążył, natomiast próba tutaj odwrócenia tej całej sytuacji. Jacob tutaj obijany bardzo mocno, drugi level tylko, już nie ma jak się obkręcić tutaj i widzimy last hit zdobył Delboski, więc ważny tutaj dla niego złoto, a widzimy, że oni tutaj jeszcze nie odpuszczają. Robin gdzieś tam się znalazł niepotrzebnie w tych drzewach. Próbował uciekać, a w końcu go jednak tam znaleźli. I kolejne zabójstwo dla pana Sołtysa, więc 3 do 2 odbijają ten początek trudny dla siebie. A patrzmy, Venomancer jest tutaj jako ten, który last hituje, widzimy u góry, nie Nightstalker, który jest raczej roamującym supportem. I patrzmy, co teraz się będzie działo. Magnus tutaj obijany, Gale tam rzucony, i właśnie ciężko uciekać, pomimo tego, że on Boots of Speed już ma, to i tak troszeczkę to tego HP spadło, było full, już tutaj 200 tylko zostało na jego koncie. Necrophos w arcytrudnej sytuacji, jak widzimy, tylko 3 last hity, 2 denaje, a Razor 22 do 12. Naprawdę pan Janusz tutaj w wysokiej formie na tym Razorze, już chyba nie pierwsza jego gra, jeżeli dobrze pamiętam, w Polish Dota 2 League właśnie tym bohaterem i bardzo, bardzo ładnie mu idzie. Jest już ponad level do przodu, także ciężko, ciężko będzie tak. Patrzyłem, czy tutaj Nightstalker nie będzie chciał ruszyć, ale tylko iluzję gdzieś tutaj puszcza. A co teraz próbuje dopiero się wycofać? Nie, już wie, że to jest iluzja. Więc tam będzie dalej stał, raczej w miejscu, ale patrzmy, biegnie tutaj nam Spirit Breaker, będzie wejście w tego Razora, będzie bardzo ważny kill tutaj dla Aicho, jeżeli się uda znaleźć, ale nie ma tu jeszcze oczywiście Replay Scythe, tu schodzi tutaj Sanek, bo ma pierwszą noc, no niewiele brakowało, ponieważ tutaj Bash wszedł od Spirit Breakera, ale ten się w końcu wycofuje, Aicho też będzie musiał tutaj się chyba wycofać, no...
ma jeszcze tutaj healing salf, więc będzie mógł użyć i stać spokojnie w pogotowiu. W międzyczasie Lion spadł na dolnej linii. Został tam wykończony przez chyba Miranę. Tak jest, Mirana tam sobie tego Last Hita zdobyła na tym bohaterze. Jak patrzyliśmy, czy na midzie jakieś kile się posypią. W międzyczasie Lemano jest tutaj bardzo wysoko. Nagę tutaj zauważa. Puli się zrobić nie udało tych creepów, żeby zaciągnąć ich tam do lasu. Och, czyżby tam Lion chciał coś ruszyć? Wizji tutaj dużej jakiejś nie ma. W międzyczasie sprawdźmy tutaj, co się dzieje, bo widzimy, że jest wejście w tego nekrofosa. Oj, tutaj się raczej to skończy śmiercią, tak jest. 3 do 4. Chciał chyba po runę ruszyć, a Nightstalker go zaskoczył i skończyło się to zabójstwem, więc ten nekrofos w bardzo trudnej sytuacji teraz. Dopiero wejście tutaj widzimy na tego Spirit Breakera. Ładny tam arrow, ale chyba to się uda wycofać. Natomiast próbuje jeszcze tutaj coś Jacob zrobić, ale niestety już Naga, Siren za daleko, żeby móc tutaj przewalczyć. Robin ledwo żywy, ale widzimy, Lemano się pojawia ładnie, tutaj wchodzi w dwóch. Jeden kill na Miranie, bardzo ważnym bohaterze udało się zdobyć. I Naga, Siren ostatecznie się wycofa, skorzysta chyba z kapliczki, tak jest. I to tyle. W międzyczasie pojawił się Nightstalker na górnej linii, dzięki temu udało się znaleźć zabójstwo na Magnusie. Lion się nam tutaj teleportuje pod kapliczkę, zaraz ją sobie wykorzysta. A patrzmy, Necrophos, on właśnie Reaper Sight już ma, więc dlatego widzimy, że biegnie ten Spirit Breaker szalenie, ale tu już prawie pod wieżą jest Janusz, więc Reaper Sight nie będzie raczej już użyte. Chociaż jest tutaj Robin między innymi. Sporo bohaterów Adi też tutaj bardzo blisko. Oni będą chcieli ruszyć po tego pana Janusza. Tutaj niestety się nie udało tym Deadpulsem zaatakować. Nic HP nie weszło. Tym razem też i many nic nie ma. Chociaż butelka próbowała tam użyć, ale Sanek chyba będzie szybszy. Nie udało się Aicho. Butelki nie użył bardzo dobrze, bo tutaj Sanek widzimy chciał przerwać ewentualną regenerację na tym nekrofosie. Ale jakaś próba następna pewnie będzie. Pan Janusz już tutaj widzimy przygotowany. Wie, że ten Reaper Sight jest gotowy, więc wycofuje się po prostu gdzieś do bazy. Tak jest. Facebooty w międzyczasie do niego doleciały. Patrzmy, bo tutaj Sanek wychodzi bardzo wysoko. Oj, ult, aż tutaj Capellito wyrzucił teleport Magnusa, ale Sanek w odpowiednim momencie przerywa ten teleport i 4 do 6 mamy dla pana Sołtysa. Tutaj coraz większą przewagę są robią. Aicho bardzo wysoko teraz ustawiony i ult, dlatego pana Janusz wyrzuca. Oj, obijany Aicho dość mocno. Teleport do bazy ostatecznie wybrał. Oj, tutaj sporo obrażeń weszło, widzimy 108 ze Static Linka tutaj wyciągnięte z tego Necrophosa. Patrzmy, w międzyczasie arrow tutaj widzimy na Juggernaucie. Oj, tutaj posypią się chyba kile, już nie ma Juggernauta. Chcą tutaj coś odwracać, ale Robin zostanie jednak zabity, pomimo tego, że szczęśliwy barz na tym Spirit Breakerze. Ten rusza dalej po nagą syrenę, ale widzimy, że tutaj Sołtys Delposki trafia arrowem i dobija tutaj nam tego Spirit Breakera. Bardzo ładne tutaj wejście. Nie skończyło się żadnym killem na korzyść świetlistych. W międzyczasie tutaj pingi gdzieś na midzie. Bardzo wysoko Nightstalker, ale nie bardzo jest kto tutaj do pomocy. Aicho musi się wycofać, żeby statyk nie został przerwany. I bardzo wysoko pan Janusz. Zobaczmy, czy tutaj uda się jakiś kill, ale widzimy Sanek tam ładnie przystunowuje nam tego Spirit Breakera i musi się wycofać. Ledwo żywy też Necrophos. Widzimy statyk, 42 obrażenia dodatkowe dla Razora. I ten robi tutaj spustoszenie. Teraz mu się to skończyło. Patrzmy, co ten Necrophos chce zrobić. Lemano nie bardzo tutaj dograli, chociaż widzimy, że pasz szczęśliwy wszedł. I tutaj pan Janusz powinien też
spaść za Spiritbreakerem. Dead Pulse jest repressived, ale tu jeszcze brakuje 50 HP. Aj, i szczęśliwie udało się Aicho dzięki Hearth Stab dobił tutaj nam przeciwnika. Ciągle ta utrata zdrowia jednak działa procentowo, jest w chwili obecnej. Po zmianach Aicho i bardzo wysoko stoi za wieżą. Nie mało kto mu za bardzo tutaj pomóc, ale tego czwartopoziomowego Netzelkara niespecjalnie ma się co obawiać. Za kilka sekund wstanie Razor, więc on będzie tu pewnie się teleportował zaraz. Spirit Breaker jest na górnej części mapy, więc nie pomoże. Tutaj teraz Razor się powolutku pojawia. Coś wreszcie tam odrabia nam ten Necrophos, bo bardzo tam słabo to wyglądało. Reaper Save na pewno nieraz pomoże zdobywanie jakichś killów. Patrzmy, bo Lion czwarty poziom, będzie Arrow. Ach, to połączenie Nagi z Miraną jest śmiertelne dla przeciwników. Patrzmy, Necrophos bardzo wysoko. W międzyczasie tutaj jest Ultimate wpadł w Magnusa, ten na pewno się tutaj stopi, nie ma możliwości, żeby coś innego się stało. Natomiast Necrophos, on by chciał coś tutaj zrobić więcej, ale może być ciężko, chociaż jest, Lemano się tutaj pojawia, biją tego Nightstalkera i udało się go zabić. Many pełno HP, tak samo Necrophos już ma, także tutaj on może zrobić bardzo dużo rzeczy w tej grze jeszcze, ten bohater. Na pewno jest czemu się przyglądać, w międzyczasie widzimy tu na dole kolejne wejście, zaraz będzie Arrow, nie? Dlaczego? Przestraszyli się tutaj tego teleportu chyba, dlatego się tak wycofują w popłochu. A widzimy, kto tu się znalazł, Necrophos, ale widzimy, Syrenka tutaj wyrzuca swoje go ulta. Ale świetnie tutaj Adi wchodzi z RP, ale obija tych przeciwników, zaraz Reaper Saft poleci, nie ma już jednego, zaraz spadnie pan Janusz. Po drugiej stronie nie ma już Juggernauta, biegnie tutaj Lemano za Delboskim i złapał go tutaj, powinien spaść, tak jest, Capellito, bo pomimo tutaj wejścia i próby jakiegoś ataku widzimy, że i tak spada. I pięknie tutaj 4-1. I widzimy, tutaj sporo się działo, podsumowanie jeszcze wyświetlane, mamy 4-1. My First Time tutaj bardzo ładnie rozpoczyna, natomiast pan Janusz, on wchodzi sam, dlaczego? Jeszcze trochę tutaj brakuje, no na szczęście w końcu padło, ale widzimy sporo obrażeń teraz ze strony mrocznych. Wypadło, Razora nie ma, ale wszyscy ze strony świetlistych stoją, chociaż tutaj widzimy, że troszeczkę brakuje jakiegoś zgrania, ale Venomancer spada, a też nie bardzo wiedzą ze strony drużyny Pan Sołtys, co tutaj robić. O, ale patrzmy na Necrophos, on tutaj ma Silence na głowie, ale tutaj widzimy, że jeszcze próbuje jakoś tutaj ustać. Wchodzi Lemano, Miranna powinna tutaj spaść, ale zostało 20 HP i jakimś cudem jeszcze tutaj żyje i wygląda na to, że przeżyje. W międzyczasie widzimy Syrenka, ledwo stoi, ult od Lemano i sięgnął, a mamy Arrow, ale nie trafił, zdradziła się tutaj Miranna, gdzie stoi i widzimy, że Magnus tam wymierza sprawiedliwość. Aicho, tutaj mało HP, ale widzimy, że spokojnie wycofać się będzie mógł. 15-13, znowu 4 kile na korzyść świetlistych, jak to się wszystko obróciło. Dwa fajty wystarczyły, widzimy tutaj też to w podsumowaniu wartości netto, zeszła po prostu do zera, prawie że. Natomiast punkty doświadczenia już na korzyść świetlistych. I co teraz w takim razie? Mroczni tutaj się skuli i to dość mocno. Radiant's top tower is under attack. Muszą teraz po prostu sobie dofarmić, bo widzą, że już w teamfightach świetliści mają co zrobić. I może być tutaj naprawdę, naprawdę ciężko. Cóż tam Necrophos nam dołożył?
jest, a, znaczy są Arcane Bootsy, będzie mechanizm, potem Guardian Greavesy przez niego. Natomiast w międzyczasie, oj, tutaj Juggernaut bardzo wysoko, ale w odpowiednim momencie zdążył się wycofać. Dzięki temu jeszcze przeżyje. Czy on jakieś tu ma większe przedmioty? Tylko facebooty, pomimo tego, że jest 15 minuta. Bardzo nisko, jak widzimy, ten główny Kerry ze strony świetlistych się znajduje. Patrzmy tutaj na Gasiren. Hex tam rzucony. Oj, Lion na pewno spłonie. Spirit Breaker tutaj wchodzi, ale widzimy na Gasiren. Song of the Siren odpala. I raczej tutaj zdążą wycofać się pod swoją wieżę. Necrophos tutaj się gdzieś pokazał, ale nie zdąży za przeciwnikami. A Razor też tutaj przychodzi, ma drumy. Oj, on będzie chyba ulto odpalał. Tak jest. I patrzmy. Drumy odpalone. Jacob ratuje się z Blade Fury. Ciekawe, że to działa podczas siatki od syrenki. Natomiast w międzyczasie tutaj wejście widzę w tego Venomancera, chyba nawet RP, tak, było rzucone, ale jak widzimy, nie skończy się to na pewno śmiercią. Ciekawa decyzja. Natomiast w międzyczasie widzimy tutaj atak na syrenkę i nie tylko. Oj, ult wystrzelony od Liona. W międzyczasie widzimy Reaper's Scythe Razora strzelone. Ale chyba przeżyje jeszcze, bardzo szybko ucieka. I to tyle, co ciekawe. I 16-15 mamy jak na razie. Wyrównana ta rozgrywka pomiędzy tymi drużynami. I cóż, w takim razie Juggernaut, no i na ulta nie ma many. Ale z drugiej strony jest Mirana, który już 10 level ma Dragon Lens, ale widzimy Spirit Breaker tutaj atakuje, chociaż przerwał szarżę. A i patrzmy, tutaj Juggernaut znowu dzięki Blade Fury ucieknie od siatki rzuconej przez syrenkę. Jest tutaj bohaterów ze strony mrocznych, coraz więcej się pojawia. Świetliści gdzieś tutaj też schodzą. Lion między innymi się pojawia, biegnie tutaj też i Necrophos powolutku. I zaraz tu jakąś większą walkę będziemy mieć. Wejście tutaj w Spirit Breakera. Ten dostał teraz arrowem od Miranki. A w międzyczasie Hex na syrenkę, tylko nie ma kto tutaj damage'u wyrzucić. Aicho chyba Reaper's Scythe wyrzuci. Ale to było za mało. Tutaj kolejny ult ze strony Spirit Breakera był potrzebny, żeby dokończyć atak na przeciwnik. I 17-15. Syrenka szczególnym jakimś tam wzmocnieniem dla świetlistych nie jest, ale na pewno robi miejsce, żeby obijać tutaj tą wieżyczkę. Arrow nietrafiony ze strony Delboskiego, ale zdradza się, nie ma tutaj nikogo więcej. Nie wiem, dlaczego on tutaj to zrobił. Jeszcze widzimy wyciągnięty pod tą wieżę. I kolejny kill na Miranie. I wieżyczka, ale w międzyczasie widzimy, że Razor obija tą na midzie, już tu prawie spadła. Trzeba będzie nawet już dobić. W międzyczasie widzimy, że leci tutaj jest ten Spirit Breaker, ale strasznie duży speed ma ten Razor i on już tutaj pod swoją kapliczką. Widzimy, że jest teleport od syrenki, ale obijany bardzo mocno jest ten Razor, chociaż pompowany jego damage jest mocno. Oj, tutaj ult ze strony Venomancera. W międzyczasie RP tutaj rzucone, ale też Song of the Siren trafia w Adiego. Ten musi się teraz ewakuować stąd, bo nie skończy się to na niego dobrze. Wszyscy ze strony pana Sołtysa już tutaj są. Jest masywny teamfight. Necrophos ma Reaper of Scythe, ale nie może nawet tego rzucić. Chociaż tutaj pan Janusz może by i spadł, ale nie miał szansy zdążyć, żeby tutaj tego ulta wymierzyć i
dwa, i teraz Magnus w końcu, jak widzieliśmy teraz na załączonym obrazku, spadł tutaj po odpalenia kapliczki. Mirana gdzieś tam go znalazła. I cóż, nie ma Nekrofosa, nie ma Magnusa, więc można ruszać tutaj na tą wieżę na midzie. Czy zdąży dobić Jacob? Nie. Akurat mu jednego kita zabrakło. Patrzmy, bo Blade Fury wyrzucone. Spirit Breaker tam wysysany z Teammage'u i Sanek, widzimy, że wycofa się. Arrow nie trafił Robina. Ten wymierzył Fingera, ale Janusz przeżył. Uch, ten ult tutaj, ten Moonlight Shadow od Mirany teraz zrobił naprawdę robotę. Tak to ten Razor już by dwa razy co najmniej mógł spaść. Aha, dzięki temu jeszcze killa udało się zdobyć na tych przeciwnikach. Magnus już jest z Blinkiem. Tutaj całkiem nieźle to wygląda. Buty też kupione, butelka, dust jakiś. Wygląda to w miarę na nim porządku. Mirana póki co ciężko. Po tym Dragon Lance dość szybko zrobionym. Nie ma za bardzo farmy. Nightstalker do farmia. Tutaj creepy jest. Medalion już na nim. Będzie potem Solar Crest. Venomancer zbiera Aghanima i tak prawie, że już go ma. Już go ma w sumie, tylko musi sobie ten przedmioty dostarczyć. Bo matko, 20 minuta. Offlane nowy Venomancer będzie już miał Aghanima. Oj, będzie obijał mocno przeciwników. Magnus tutaj widzimy. Arrow w niego, czy zdążą? Zdążyli. Nie zdążył użyć Skewera, żeby się wycofać. Bardzo ważny też kill. Dzięki temu wieżyczka tutaj na bocie też i spada. W międzyczasie widzimy tutaj atak, ale Sanek przechodzi na high ground i odwrótka. Odwrót tutaj jest, widzimy. Syrenka się pojawia. Oj, będzie pewnie Song of the Siren, żeby ich znaleźć. No nie, tylko im wystarczył Spirit Breaker. Tam patrzyłem, czy będą szukać jeszcze tego Nekrofosa, żeby przystunować go, zaatakować, ale tak się nie stało. Te dwa kille, które zdobyli teraz, na pewno wystarczą. Magnus już będzie wstawać. Wie, że na midzie nie ma, gdzieś indziej muszą przechodzić i atakować. Aghanim jest na tym Venomie, już kurier mu tam dostarczył. Uff, a coś tutaj leci do Razora, jest Manta Style. Więc będzie tutaj już coraz więcej tych przedmiotów ważnych pojawiało się. A jest ten Guardian Griffs na Nekrofosie i zobaczymy, co oni będą chcieli teraz z tym zrobić. Jakiś teleport, ale skancelowany, nie bardzo wiadomo po co w ogóle użyty. Zobaczmy, no, użyty przez nich smog. Zaraz tutaj Venomancera chyba zauważą. Gdzieś tutaj pingują, nie bardzo wiedzą gdzie. Oj, i widzimy, że teraz tutaj będzie duży teamfight. Hex na Miranie, więc nie zużyje Moonlight Shadow chyba. Jest zabicie na tej Miranie, bardzo ważny kill. Patrzmy, co się dzieje dalej. Topi się tutaj Nekrofos, chociaż teraz zyskuje sporą ilość HP. Ma Reaper Scythe'a i wymierzył go tam. Widzimy w Razora, świetny target na to. Natomiast Naga Siren za późno zdecydowanie tutaj użyty ten Song of the Siren. Oj, tutaj Gale ładnie od Capelito rzucony. Aj, co tam próbuje go gonić, ale nie da rady już, bo za dużo tego z tych zwolnień z drugiej strony. To tyle, ale Razora i Miranę udało mi się znaleźć, więc bardzo, bardzo ładnie. Natomiast czy ten Magnus spadnie? Sobie wycofa się. A, jeszcze powinien chyba przeżyć. Chociaż gdzieś tutaj jest bardzo wysoko. Teraz jest Guardian Griffsy są użyte przez Nekrofosa, więc jeszcze trochę tego chyba będzie, ale widzimy, że tutaj Nekrofos będzie miał ciężko. Już tutaj negatywna urna, medalion rzucony. No, teraz się teleportuje, ale widzimy, że przerywa to Nightstalker i będzie ważny kill. Ten Nekrofos tutaj spada. Próbował tam jeszcze znaleźć Magnus jakiegoś killa, ale gdzieś tam w drzewie się próbuje chować. Blink użyty, świetnie. Noc użyta przez Nightstalkera. Lion na pewno spłonie, chociaż jeszcze tam jakiegoś heksa gdzieś rzuca coś. Magnus zauważony przez przeciwników, ale blink kolejny wycofuje się do bazy, więc bardzo dużo tutaj się dzieje w tej grze.
sporo zabójstw widzimy. Natomiast drużyna pana sołtysa rusza po Roshana. Zobaczymy, kto go zabierze. Czy to będzie Mirana, czy Razor. Natomiast jest Magnus i już wie, że jest ten Roshan tam obijany. Natomiast oj, Silence teraz na tym Magnusie. On chciał coś tutaj zrobić, ale to było wszystko za późno. Powinien się raczej wycofać, jak tylko zobaczył, że Razor tam stoi. Bo wizję tutaj dał Razor na tego Magnusa i skończyło się to zabójstwem. I cóż, obijany jest ten Roshan, teraz spada. Smog widzimy przez świetlistych, ale na niewiele on się tutaj zdał. Będą obijać spokojnie sobie tylko creep. Dobra. Necrophos to będzie zbierać na Blinka. Te Griffsy złożył, ale aż tak bardzo się nie przydały niestety. Po drugiej stronie Mirana, ona ma tego Aegisa, Maelstrom zrobiony, Dragon Lance. Są tutaj całkiem niezłe przedmioty. Razor, jeżeli chodzi o wartość netto, jest na samej górze. 17 level, Manta zbiera teraz na Linkena i będzie zaraz smog z ich strony. Zapewne. Tak jest, Nightstalker ma. I ruszają jeszcze Moonlight Shadow użyte. Troszeczkę wcześnie. A patrzmy, druga strona też gdzieś się tutaj zbiera. O, i teraz widzimy, że Razor pokazał swoją pozycję. I widzimy, że Song of the Siren na tutaj ustawienie przeciwników. Widzimy, że Juggernaut bardzo szybko tutaj spływa. Chociaż jeszcze gdzieś tam się udaje mu wycofać. Mirana tutaj spłonie, ale to będzie tylko Aegis. W końcu Juggernaut gdzieś tam spłonął. W międzyczasie widzimy, że tutaj kolejne kille się sypią. Gonią jeszcze za tym Spirit Breakerem. On tylko został na placu boju i pan Sołtys tutaj zabija wszystkich przeciwników, nie tracąc nawet jednego bohatera. I po podsumowanie widzimy, bardzo dużo dzięki temu zyskali. Minus 1000 golda dla świetlistych. Strasznie dużo tu się dzieje w tej grze. Kili, naprawdę ilość ogromna. I to drużyna pana Sołtysa tutaj rusza po te raksy w 27 minucie. Lion tutaj jest blisko, ale nikt go nie próbuje obijać. Na tych koszarach się skupiają mroczni i zostawili tutaj te koszary magów, ale one aż tak wielkiego znaczenia nie mają. Natomiast patrzmy, bo tutaj jest bardzo dużo teleportów. Oj, będą chcieli tutaj zaatakować. Jest Necrophos i wejście teraz tutaj w Miranę. Znowu mamy noc dzięki Nightstalkerowi. Mirana tutaj jeszcze jakimś cudem żyje. Reapers of Scythe widzimy wyrzucone, ale nie wiem, czy to było potrzebne. Urna negatywna na syrence i na niej chyba się skupią ostatecznie. No tak, ona odciąga wszystkich bohaterów od pozostałych, żeby tylko to się skończyło na dwóch killach, nie więcej. Będą gdzieś tu blisko, ale jest poza widocznością Spirit Breakera, więc nic więcej tu się nie stanie. Powinien dobić tą wieżę, chociaż 19 HP, tak jest, teraz zauważył. I zobaczmy, jak to wygląda w grafach. Po tym teamfightie widzimy, że jest lekka odbitka, ale to zdecydowanie drużyna pana Sołtysa prowadzi. I wydawało się, że po tym świetnym początku My First Time świetliści mają przewagę, mogą uciec do przodu, a to potem bardzo duża odbitka ze strony pana Sołtysa. Oni są z przodu, chociaż teraz widzimy, mi nie ma Mirany, więc nie atakują, chociaż tam speed pushuje Razor dolną linię. I patrzmy, fortyfikacja. Czy oni będą chcieli to bronić? Naga Siren. Będzie Song of the Siren na pewno, tak jest.
I zobaczmy, teraz starałem się tutaj jak najlepiej ustawić. Arrow w nic nie trafi. I chyba wycofałem się świetliści, chociaż Lion zostanie znaleziony. Późno Hex tutaj w tego Razera. I jeszcze tutaj jakaś gonitwa. Oj, Magnusa udało im się wyciągnąć. Ach, jak bardzo niewiele brakuje. Starczy ten Song of the Siren i... pięknie ustawiony dwójka tutaj udało się wyciągnąć. I znowu pan Sołtys zdobywa tutaj przewagę. I gdzie ruszą, wygląda na to, że na górną wieżę, a Necrophos musi się chyba wycofać. Oj, nawet Stalker już go tutaj widzi i chyba nie uda się Necrophosowi uciec. Arrow tutaj trafia idealnie, Delboski. Kurier tutaj gdzieś się jeszcze pokazał, ale to wszystko, co można było zrobić. Necrophosa nie ma przez 50 sekund, nie ma buybacka, więc tutaj będą obijać tą wieżyczkę na topie teraz. Nie mają na co czekać. 15 level na Gasiren, ale widzimy, że totalnie bez przedmiotów, tylko Arcane Bootsy. Ale tak to wygląda na supportowej nadze. I będą chcieli ruszyć po te baraki, tym razem na topie. Coś niespecjalnie się zbierają. Necrophos za chwilę wstanie. Wiedzą, że ten Reapers of Scythe jest gotowe. Będzie mógł go użyć i dlatego chyba jeszcze tutaj poczekają chwilę, zanim ruszą. Do Roshana jeszcze daleko. Widzimy, że niewiele tutaj czasu minęło, odkąd zostało zabity. Ostatnio i ten Aegis zabrany. Swoją drogą, Night Stalker solo tutaj obija tą kapliczkę. Samemu będzie tutaj ciężko. Nikt za bardzo nie próbuje go tam atakować. Już wiemy, że Spirit Breaker może użyć tam szarży, bo wtedy widoczność się pojawia na przeciwniku. Dlatego odpuszcza. BKB będzie zbierane na Miranie. Razor tego Linkena już będzie miał. Kurier go właśnie mu dostarcza. Bardzo duży przedmiot. Venomancer dorzucił Forstaffa po Aghanim Scepterze. Night Stalker zbiera powolutku Aghanima. Już mu tu niewiele brakuje złota. Juggernaut z Manta Style, przynajmniej to udało mu się dołożyć. I mamy smoke ze strony świetlistych. Necrophos Blinka przynajmniej dołożył, ale nie ma damage'u tutaj za bardzo ze strony świetlistych. Zobaczymy, na co ich będzie stać. Widzimy, że tutaj gdzieś będą chcieli iść, ale przeciwnicy nie widzą świetlistych, nic nie farmią, więc spodziewałem się smoke'a. A tu jeszcze tego nie zostało za wiele. Patrzmy, Venomancer chyba zostanie zaraz znaleziony, ale wizje tutaj mu dały te wardy i ten już się wycofuje, używając Forstaffa. Tutaj Observer Ward tam pokazał, że on się wycofał. I to tyle, będą musieli się zaraz świetliści zapewne po prostu wycofać i to wszystko. Tym bardziej, że Razor tam próbuje już pushować tych creepów tutaj na dolnej wieżyce, jest sporo, ale chyba będą chcieli ruszyć. RP tutaj rzucone w dwóch, ale niestety, jak widzimy, ten skewer nie trafił w nic. Nie wyciągnął nikogo. Oj, ult od Venoma, który jest za Ganimem, będzie bardzo bolał. Aichon jakoś tam żyje. No on ma kosę, ale nie ma za bardzo kogo użyć, właśnie bo brakuje tego damage'u, nie ma już Magnusa. Właśnie, co oni chcą zrobić? Chyba się wycofać. Naga Siren, tam już Reapers of Scythe leciało, ale nie zdążył wykastować. I zostaje tutaj ten Necrophos sam na placu boju. I skończyło się to jego śmiercią, a Spirit Breaker, jak widzimy, wycofał się do bazy, a Mroczni skorzystają oczywiście z kapliczki i ruszą na dolną wieżę. Nawet Smoke, chociaż nie był tu za bardzo potrzebny, podsumowanie nam mówi, że zyskali bardzo dużo punktów doświadczenia i ciężko będzie ich zatrzymać, jak widzimy, 18 tysięcy netto wartości przewagi. Ma drużyna pana Sołtysa Mroczni i będą ruszać na tą dolną wieżę, a zapowiadało się, że bardziej wyrównane to spotkanie będzie, a teraz coraz bardziej na stronę pana Sołtysa wygląda. Kapliczkę obijają, więc kolejne złoto będzie na nich. Korzyść tutaj ta w górnej części już została zniszczona. I jak oni chcą teraz ruszyć? Roshana jeszcze nie ma. Potrwa to jeszcze gdzieś półtorej minuty. Sanek w międzyczasie sprawdza, bo ten już podstawowy czas się skończył.
I będą czekać chyba na tego Aegisa. Po czym ruszą w górną część mapy, albo dolną. Tutaj już zostały zniszczone te koszary, creepy same tam dopchały te koszary magów. I to na razie tyle. Magnus dokłada Shadowblade'a, żeby jak najlepsze to RP zapewne trafiać między innymi. Z blinkiem na Gasaeren, to jest rzadki widok. Venom sobie dobija, tutaj widzimy Ancient Creepy. Spokojnie, sam sobie radzi. 19 level. Ma 3700 golda już prawie. A patrzmy, bo świetliści na smoku. I widzą teraz tutaj tego Venomancera. O, jest tutaj na niego wejście ulti. Niewiele osób w las, natomiast Naga Siren widzimy, że Song of the Siren zużyte. Natomiast Necrophos tutaj się topi, ale jeszcze jakimś cudem się przeżywa. I kosa w Nagą, ale... Właśnie, nie wiem, czy to jest ten najważniejszy target, który oni by chcieli tutaj zdobyć. Jacob musi się wycofać, on tu ledwo stoi i widzą tego prawdziwego. W międzyczasie tam Magnus gdzieś się stopił, a Razor tutaj dobił. O matko, 217 na Static Linku. Dobił jak z Rapiera po prostu z łapy. Natomiast Lemano wchodzi, a jest sam. No takie coś się nie powinno stać, chociaż tam jeszcze coś próbował zrobić. Nightstalker ledwo stoi, ale to było za mało. Necrophos stoi na midzie, teraz próbuje te creepy, żeby nie wlazły im aż tak głęboko do bazy, ale będzie musiał bronić tutaj sam górnej części, a tego nie zrobi, chociaż tam już będą biegli w niego ten Nightstalker wściekły, ale się zatrzymał ostatecznie, przeleciał teraz przez bramę i atakuje tego Necrophosa. Oj, ten nie ma Reapers of Sight, mógłby tutaj pokarać Nightstalkery, ale nie ma tutaj narzędzia zagłady obecnie. I wycofać się trzeba. Nie wiem, czy ten Necrophos nie powinien gdzieś tam zamiast tej Guardian Griffsu zrobić może Aghanima. Ale to nie tylko Necrophos tutaj jest ciągnięciem w dół, bo on jakoś tam sobie radzi pomimo ciężkiego początku. A widzimy wartość netto, to są pierwsze 4 miejsca dla Mrocznych. Tylko Naga, piątkowy support jest gdzieś z tyłu. Świetliści skanują. Wiedzą, że tu są bohaterowie i obijają tego Roshana, czy oni będą chcieli ruszyć. Idą tam niemrawo, ale już tutaj syreny, iluzja pokazuje, gdzie są. To samo Observer Ward, bardzo dobrze ustawiony. I właśnie widzimy Moonlight Shadow ze strony Mrocznych. I widzimy Song of the Siren, świetnie syrenka ustawiona. Wszystkich 5 bohaterów widzi tutaj, ale widzimy Arrow nie zadziałał, przeleciał przez wszystkich, co ciekawe. I tyle, a z Magnus, on chce tutaj coś jeszcze znaleźć. Te wardy od Venomancera. Ach, straszną wizję dają. Magnus nie próbował blinkować solo. Tym bardziej, że many nie ma na Reverse Polarity. Co ciekawe, Magic Wand był chyba... No nie, dobra, Magic Wand dałby mu tą manę, którą potrzebuje, ale... Nie byłoby na pewno skewera, który jest bardzo ważny po użyciu Reverse Polarity. Z Linkenem jest ten Razor, dołożył też Diffusal Blade'a. 24 level, wartość netto. To właśnie pan Janusz ma największą na mapie. Czy coś nowego Mirana nam pokazało? Jest Black Kimbar, przez nią kupiony. Będzie Mjolnir w następnej kolejności. Nightstalker z gemem i Aghanim Scepterem, czyli standardowy build na tym bohaterze. A cóż, Necrophos na razie nic. Juggernaut dołożył Diffusal Blade'a też. A Nightstalker już tutaj goni noc, prawie że wieczna, można by powiedzieć. Z tym Nightstalkerem jest teraz ganie jak szalony. Co dalej, panowie? Świetliści muszą stać chyba i czekać. Nie chcą wychodzić za bardzo w obecnej chwili, żeby zaatakować. Będą starali się bronić. Właśnie, jak oni w miarę się bronią, to jakoś im to wychodzi. Bo wtedy są w piątkę.
I mogą tego damage'u tam zrobić jeszcze. Liczą też na reverse polarity oczywiście trafione jak najbardziej celnie. Wtedy dopiero się zaczyna bicie ze strony świetlisty. Tylko najgorsze, że ten Juggernaut jeszcze za mało tego damage'a robi. Tu jest trochę problemu. Jeszcze przydałoby się jakieś przedmioty na tym bohaterze. Może nawet Butterfly, bardzo rzadko kupywany. Ale daje sporą ilość zręczności temu bohaterowi. Zobaczymy. Razor w każdym razie gania z Serkiem teraz. A Nightstalker oczywiście noc odpala. Jak widzimy, biegnie z facebutami po 550. Więc bardzo, bardzo szybki jest na mapie. Ale właśnie. Mamy tego Aegisa, który się tam powoli będzie kończyć, a jak mają ruszać, to teraz z Miranką, która nosi właśnie ten przedmiocik. A niespecjalnie rzucają się do ataku. 25 level na Razorze. 4000 golda nosi ze sobą. Syrenka 17 poziom. Nie wiem, czy potrzebnie tutaj pan Sołtys przedłuża to. Batut mają w kieszeni teraz. Powinni ruszyć. Gdzieś tam powoli dopycha tą górną część Venomancer. I powoli się tu gdzieś będą w końcu przemieszczać mroczni. I patrzmy. Czy się tutaj świetlistym uda jakoś przetrzymać tą walkę. Darkness jest na Nightstalkerze. Więc ciężko z tą widocznością będzie, oczywiście, tym bardziej, że jeszcze jest Mirana. No i patrzmy. Nightstalker gdzieś tam nam idzie. I co teraz? Razor na przodzie. I zostają tylko te Raxate. Aichu bardzo wysoko, ale nie ma go kto tam skarać, bo z drugiej strony tylko Razor jest. Chociaż widzimy, jak on koło bija, tutaj już 900 HP. Oj, Aichu tutaj musi kapliczki chyba użyć, tak jest, bo... Czy musiałby się gdzieś do bazy chyba wycofać. Obijają go tutaj te wardy od Venomancera, jest ich tutaj cała masa. Oj, RP w Razora! Jest ładny skewer! I pan Janusz, jak widzimy, Serek użył. Jeszcze tam Force Staff użyty od Venomancera. Moonlight Shadow, widzimy Song of the Siren. I wejście teraz tutaj mamy, Necrophos już spada. Ma buyback, więc go używa. Natomiast topi się tutaj ten Juggernaut i się stopił. Ma buyback, więc musi go użyć. Magnus, cóż, bez many jest totalnie. Wyciągnęli Nightstalkera i 111 sekund bez niego. Gemma jeszcze tutaj Lemano podniósł. Patrzmy co dalej, Raxy spadają. Magnus spada. I Juggernaut z Necrophosem nie chcą sami wychodzić. Tym bardziej, że właśnie mało HP i Juggernaut tutaj został wyciągnięty. Aicho jeszcze tutaj widzimy, siatka zarzucona. I bardzo duży damage tutaj dzięki Razorowi. Och, to połączenie Syrenki z Razorem robi bardzo dużą robotę. I widzimy tutaj odklepanie ze strony świetlistych. No więcej już tutaj nie mają atutu i możliwości. Tym bardziej, że buybacki już zostały przez nich użyte. Chociaż Magnus gdzieś się jeszcze buybackuje, więc chyba to GG odklepali. Ale tylko na czacie. Co dalej? No, wejście tutaj widzimy, że wyciągnęli Venomancera, który 100 sekund będzie poza mapą. Kapliczka tutaj użyta. I czy oni ruszą za Delboskim? Widzimy, że gania tam gdzieś Spirit Breaker, ale właśnie Linkena tam stopił u Razora, ale zaraz będzie miał go na nowo. A Lion z bardzo małą ilością HP niestety spływa. I co teraz? Magnus, aj, on też spada, natomiast Lion jeszcze próbuje walczyć i widzimy, że chociaż Miranę udało im się z mapy ściągnąć. I Razor dobija tutaj te koszary.
i Song of the Siren na ucieczkę. Dzięki temu Vasil spokojnie się wycofuje. Razor swoją drogą też, Shiva tam gdzieś będzie dokładał i mamy, cóż, mega creepy. Pan Sołtys już ma ten atut i zostaje tylko jedna wieżyczka, po czym starożytny świetlisty. I teraz już GG, no teraz na pewno już nie ma na co czekać. Mam nadzieję, że już to nie jest fejkowe, bo raczej tutaj my first time w tej grze już nie ma co do roboty. Nie liczą na następną, bo dobra gra jest z jednej i z drugiej strony. Na pewno my first time w drugiej grze ma o czym pomyśleć i jest szansa, żeby oni powalczyli z Pan Sołtys. Jak na razie 1-0 Pan Sołtys my first time. Zobaczymy, jak to będzie w drugiej grze, do której was po krótkiej przerwie zapraszam. I króciutkie jeszcze oczywiście podsumowanie. 27, 50, 45 minut gry.